Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i kurczę, gonimy ten samolot w dzisiejszym odcinku z Grand Theft Auto Online. Już po aktualizacji dającej napady, kurczę, żeby on nie odleciał. Ale z tego co patrzyłem na mapę, no to on bardziej kołuje, ale nie, chyba on się zbliża po prostu do lotniska Trevora. Kurde, raczej nie zdążę tam dojechać. Ale będę próbował oczywiście. Nie, przy okazji zobaczę też gdzie on tak właściwie ma swój punkt końcowy, bo podejrzewam, że... Choć w sumie nie, on nie musi zawsze w to samo miejsce latać przecież. Ale czemu mój waypoint pokazuje, że ja już powinienem gdzieś tam skręcić? Niedobrze. Nie. No, sam się władowałeś, serio. O nie. Jak tak będę jeździł, to my kurde nie dojedziemy. Bruński beat w radiu. No znana piosenka. Tylko kurczę, ja myślałem, że zupełnie kto inny jest wykonawcą, serio. No okej, dobra, waypoint wreszcie przeskoczył. Zobaczmy jak to wygląda na mapie. O kurde, lepiej tu. Na autostradkę, dobra. Ale i tak, kurczę, bardziej by się przydał mój pojazd osobisty teraz. No Entity najlepiej. Byłaby szansa, żeby dorwać ten samolot. Ale właśnie, moment, rakiety mam, dobrze, no to... Ale właśnie, czy on lata tak nisko, żebym go był w stanie zestrzelić? Bo jak ja teraz jadę tam na marne, to trochę słabo. No ale jakby co, zadania dnia czekają, więc jakiś pojazd z bazy wojskowej sobie zwijemy, bo w dalszym ciągu takie zadanie tam pozostało. Kurde, no i pięknie, jestem bez samochodu. No dobry moment chyba, żeby zadzwonić. Szybciej. No skacz tu! No. Tak, z Del Perdo. Entity. Right here, right now, no dalej. Naprawdę nie każ mi czekać, bo ja nie mogę czekać. No dawaj. $100 dziennie, koleś. $100 dziennie. O, i dokładnie to rozumiem. Tuż pod nosem. Pięknie. Dobra, rzut oka na mapę. Cholera, no przecież... Teraz tu. Dobra, ale jedziemy. Nie ma co czekać, nie ma co stać. Cholera, dobra, chyba źle skręciłem. Ale nie, dostaniemy się w to samo miejsce, spokojnie. Tu muszę przeciąć jeszcze drogę, no ale włączajcie światła, to pomaga, naprawdę, to pomaga. No kur... Ej, a może tędy? No przełaj. Gdzie on jest? No kurde, już zniknął. Ja, no to dobra. No to inny punkt na mapie. Ford Zancudo. Swoim własnym, cholera, z samochodem. Jeszcze niech mi tego odpolują. Właśnie ktoś próbował opchnąć mi broń. To znaczy, że ptaszek wylądował. Na ciebie nie można liczyć. Aha. Sorry Trevor. Gdzie jest tam radiowiadomość? Nie ma już jej. Ale w ogóle, o widzę, trochę layout się zmienił. Nie, no w sumie... Choć tak, inaczej to wygląda zupełnie. Zresztą no nie zupełnie, ale wygląd wiadomości się zmienił. No i to chyba dobrze. Wygląda no normalniej. Ale dobra, no to zobaczymy się w Forcie Zancudo teraz w takim wypadku. Ej, dobra. Fort Zancudo widoczny już przed nami. Za sprawą swojego oświetlenia w nocy. No to nie jest tajna baza wojskowa. Wszyscy wiedzą, że ona tam jest, więc... Nie muszą się maskować, ale dobra, już moment, żebym teraz nie wkopał się w jakąś dziurę niepotrzebnie, to już wjedźmy sobie na drogę. Jak najszybciej, i właśnie, moment, zobaczmy w ogóle, czy to zadanie dnia jeszcze jest, bo przypominam, jest to nowość, którą wprowadziła aktualizacja. Ukraść pojazd z bazy wojskowej. Pojazd! Cholera, zobaczymy, czy laser się kwalifikuje jako pojazd. No bo inaczej, jak mam coś kurde ukraść, co jeździ po ziemi, jak tam wszystko jest pozamykane na cztery spusty i wyjechać się nie da. Więc może właśnie to jest sposób ekipy Rockstar, żeby pokazać nam, że jednak teraz jeszcze jedna zmiana nastąpiła. Po prostu, że z bazy wojskowej będzie można wywozić rzeczy normalnie. Byłoby spoko. Nie, ale dobra, sprawdźmy to na laserze na początek.
Potem ewentualnie, jeżeli wtedy nie zostanie odhaczony jeszcze tamten trzeci punkt dzisiejszego zadania. Bo w sumie dzisiejszym zadaniem są trzy zadania. Znaczy nie, zadania dnia. To nie, są każde trzy, indywidualne. Czyli pewnie za każde będzie nagroda w takim wypadku. No to okej, dobra, spoko. Zobaczymy. Czy po kradzieży lasera zostanę jakoś nagrodzony, czy nie? Ta muzyka, coś dobrego? Nie znam. Nie, telewizor zbyt cicho, żeby w ogóle stwierdzić, czy znam, czy nie. Ojejejej. Nie, no muszę coś wymyślić, prędzej czy później, żeby móc grać na słuchawkach i nagrywać dla was z dźwiękiem. Ale to niestety chyba aktualizacja ze strony Sony będzie musiała iść jeszcze raz. A już długo się czekałem na ściągnięcie HDCP. Dobra, tutaj starczy. O kurde, nie tak daleko. To nie stąd masz się wybijać, tylko górkę dalej. Tutaj. O, ładne 180. Fyk, no kurczę, zawodowo. Okej, dobra. Jest laser. O kurde, ale z pilotem. Oj nie. Mi nie chodzi o takiego z pilotem, ani trochę. Taki wewnątrz hangaru może być. O nie. To był chyba czołg. To jest czołg. Koleś, no lutuj. Nie. Mogłem się domyślić. Skoro takie jest zadanie dnia, no to też nie będzie zbyt łatwo. Co się stało z moim pojazdem? Co się stało z Entity? Czeka nadal grzecznie koło laserka, czy nie? Mam nadzieję, że się przekonamy zaraz. No bo co prawda kradzieże rzeczy wszelakich z Fortu Zancudo już były nieraz motywem przewodnim odcinka, to kurczę, dawno tego nie robiłem. Dosyć dawno. No i też kurczę, oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, nagle pojazdy stają się beznadziejne. O, chyba że ten. No, ten się nadaje. Ubermacht, Oracle. Ej, właśnie, moment. Nie, przecież nie. Nie. Nie, chyba. O, shit! No dobra, nagroda. Zanim sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć, to już nagrodę dostałem, super. Nie, chodziło mi o to, że chyba nie taki pojazd mam w garażu, prawda? Nie te światła z tyłu. To jest Ubarm... Aha, coupé! A ja mam sedana może, albo coś. No ale przeskoczysz, tak? O, nawet nieźle. O, więcej niż jeden koleś na serwerze, to już jest jakiś plus. Jest ciekaw, ile nagrody za mnie. Wpadło, bo nie patrzyłem. Ale dobra, spokojnie. I tak to nic nie zmienia. I tak tu dalej będą czołgi, niestety. Jest Entity? Kurde, nie ma. Ale dobra, na razie też nie ma czołgów. Kradniemy lasera z bazy wojskowej. Zobaczymy, czy po pierwsze liczy to się jako pojazd. No co ty odpieprzasz teraz, no? A, może teraz się od tej strony wchodzi po aktualizacji. No nie, no pewnie, że nie. No. By wziąć i odlecieć, tylko tyle. Ja chcę, żeby namierzenie było włączone jak najbardziej. Dobra. I żegnam. Dobra. Czy to już zadanie zostało zaliczone? Tak! Okej, okay, no to teraz co pozostaje? Ale moment, czy była za to jakaś nagroda? Chyba nie. Więc co jeszcze pozostaje zrobić w dzisiejszym odcinku, no? Wziąć udział w deathmatchu drużynowym. Lot pod mostem w wyścigu powietrznym. Dobra, no to najpierw tak. Drużynowy deathmatch może. A ja spróbuję przelecieć pod mostem laserem. Oj, w ten sposób albo byś mi się osobiście kiepsko grało, ale dobra, spróbujmy w ten sposób. Zbyt rzadko korzystam z perspektywy pierwszej osoby, no ale kurczę, właśnie challenge jest następny, który mam w kolejce do wykonania, właśnie, no bazuje na FPP. Oj, masakrycznie nisko mogę lecieć. Oj, zobaczyłem! Oj, chyba nie mam skrzydła. Moment, sprawdźmy to. Oddalając trochę. Ej, nie! Ja przewożę tą latarnię! Kurde, nie! No!
Wziął ją na przejażdżkę i tyle. Pasażer na gapę. Nie wierzę. Nie, pod molą raczej nie przelecę. Nie, ale to w wyścigu powietrznym, a to nie jest wyścig powietrzny. Kurde. Ja myślałem, że urwałem skrzydło, serio. Ale wiadomo, że z urwanym skrzydłem to bym robił tak. I w ziemię. Ale nie, tam po prostu zahaczyłem sobie między skrzydło a rakietę. Bo tak musiało być. Latarnię miejską. No to super. Ej, wow. Ej, w sumie to nawet było fajne, póki to przeżyłem. Wyścig lądowy. Nie. Wyścig powietrzny. O to mi chodzi teraz. Wyścigi powietrzne są szybsze od deathmatchy. A zresztą zobaczymy, co tam będzie. Online, akcje. Rozegraj. O, to też się pozmieniało, bo zazwyczaj dołącz do akcji, stwórz akcję. Aha. A może to dlatego, że coś się po aktualizacji zmieniło? Nie, nie, ach, moment, kurde, szybka akcja. A gdzie jest stwórz akcję, przepraszam? W takim wypadku. Aha, to jest to chyba, piechol. Ty debilu. Nie no. Stworzone przez Rockstar. Deathmatch drużynowy, no kurde. Cokolwiek. Albo nie, właśnie, wiecie co? Może mi się uda trafić po prostu na jakąś. A, takie coś. Okej, to dobra, to teraz chyba deathmatch, tak? I później musimy liczyć, że będzie to deathmatch drużynowy. Nie, ale spoko, że teraz już losowa akcja już nie jest taka zupełnie losowa. Że będzie można sobie wybrać nawet szybką akcję. Spoko, nie, naprawdę. To jest zmiana na lepsze moim zdaniem, jeżeli pod warunkiem oczywiście, że to działa. Że nie będzie tak, że no niestety nie znaleźliśmy żadnego deathmatchu. Więc wrzucimy cię na przykład do, nie wiem, obrony przed falami nacierających przeciwników. Czyli walka o przetrwanie. Ale dobra, jest. Krzyżowy ogień, ale kurczę, no właśnie, drużynowy, tak jest. Dobra, pięknie. Zmienić radyjko tylko. Proszę upuścić sesję. Tam było. Dobrze zdążyłem przeczytać. Proszę upuścić sesję. To jest literóweczka, którą można poprawić. I to nie będzie potrzeba jakiejś wielkiej aktualizacji, wielkiego patcha. Ale dobra. Nie, no oczywiście, z nic ze snajperskim. No, z tym też nie. No kurde, come on. Kupię sobie kamizelkę. Szyd, już jedziemy. Do czego zdążę dojechać? Bezkolbowy, tak jest. Dobra, nic nie postawiłem. Ani nic z tych rzeczy, no ale cóż. Kurczę, kolor kamizelki mógłbym zmienić na czarny. Ale... W sumie nie, jest noc, spróbuję to zrobić. Moment. Tak, wszystkie bronie są dostępne, więc nie muszę się martwić o ich zbieranie. Ekwipunek. Kurde, dalej, gdzie to jest? Pancerz. Dokładnie, czarna. Czarna jak noc. To się troszeczkę wychyliłem niepotrzebnie. I poza tym niespecjalnym, bo on ma tłumik. Ej, mogę wejść tutaj? Dobra, dobra kryjówka w sumie. Ale nie, to trzeba szybko rozegrać i wygrać. Ale właśnie, rozegraj czy wygraj, to było zdanie dnia. Ej, czemu jestem bez broni? I czemu ten uciekał? Kurde! Te ładne lagi były. Ale pierwszy zgon. Podczas akcji, w których rywalizujesz z innymi graczami na zabójstwa strzałami w głowę... za zabójstwa. Strzałami w głowę zdobywasz dodatkowe reputation points. No, co tak lata, nie? Ale dobra, podobno jeszcze ktoś za mną był. Ale dobra, sprawdźmy, jak strzela ten specjalny. Bo teraz nawet ja, mimo ściszonego telewizora, słyszałem wystrzały, a tutaj pierdnięcia z tłumikiem to już inna para kaloszy, a może to też zabija. Dobra, przeładuj. No,
To rozumiem, jeżeli to zadziała. Nie zadziałało. Szkoda. Ach, kurde. Nie zabiłem go? No dokładnie. Udawało ci się sprowadzić go do parteru. Moja drużyna wygrywa. Ja jestem najsilniejszym graczem, no ale kurczę, gościu tak laguje, że ja pierdzielę, nie? Serio, a teraz w tym momencie nie udostępniają żadnego odcinka. Nic się nie uploaduje. Moje łącze śmiga na 100%. No, więc tak to się powinno kończyć. A podnieśmy sobie kamizeleczkę w gratisie. Aha, mój ziomek gdzieś po dachu się kręci. Dobra, ja może w pobliżu drugiej kamizelki się pokręcę i apteczki, aby ktoś mnie miał zaraz zabić. Albo spróbować przejąć te właśnie rzeczy. Nie? Oj, czyżby? Nie, myślałem, że jakiś auto-aiming tam coś złapał. Dobra, to z nudów było, sorry. Dobra, wie gdzie jesteśmy. Czemu nie biegnie? Albo robi kółeczko dookoła i chce nas zajść od tyłu. Jak rasowy gej. Nie no, serio, gdzie on jest? A, zabił go z karabinu. No gdzieś tam być musiał, no. Moment, co to za logo? Departament Obrony? Nie no, żartuj. Ej właśnie, a może też się poskradam trochę. Te zbiorniki idzie wysadzić? Nie, te akurat nie. Ej, patrzcie, mogę iść szybciej skradając się. To było? Serio, nie przypominam sobie. Dałbym teraz wcisnąć sprint? Aha, no to po prostu sprint. Ale jak się skradam i trzymam guzik od sprintu, no to on szybciej się skrada. Ej! Naprawdę można się w asasyna pobawić. Czasami. Dobra. A kurde! Aha, tu się schowałeś, kolego. Koło apteczki. Aha, dobra. Co ja tam mam dobrego dla ciebie? Nie no, wszystko. Wszystko dobrego, co cię może zabić. Oczywiście. Na przykład, nie wiem, strzał w kostkę zaraz. Gdzieś tu. Dobra, skradaj się. Ale szybciej. No nie no, sorry, myślałem, że to się uda. Dwa razy z rzędu, chowanie się w tym samym miejscu. 200 pocisków, kurde, co on miał? Ej, a właśnie może, zobaczmy, czy to też działa. I czy koleś mi pomoże? Jestem ciekaw, raczej nie. Nie, ale dobra, tak serio, kurczę, ile tam jeszcze czasu zostało? 10 minut, o kurde, wynik docelowy nie jest ustalony, ała. No dobra, trudno. Ej, to może tak, no faktycznie, też wejdę na dach jak wszyscy i może tak szybciej będzie po prostu, żeby go zabijać. No, faktycznie tak. Ej, on kogoś zdążył zabić. Ej, dekompresja? Czy jest ich dwóch jednak? Aha. No nieźle. No moment, tam był koleś. Tam na dole. Gdzieś. Moment, czym ja mogę rzucić? Mogę rzucić granatem oczywiście. Op. I op. I op. Kurde, nie zginął. Ale się tam kręci. Nawet dwóch. Ej, dobra. Czyżby snajper? Nie, no nie będziemy się bawić snajpera, kiedy go celownik automatycznie złapał. Dobra, turlaj się, turlaj, bo on tam jest pod spodem. Dobra, może... O, tutaj delikatnie. Cyk, cyk. Cik, cink. Grasowy zabójca, kurde, po mnie! Szkoda, bo skopałem, bo już go miałem nawet na celowniku, a po prostu nie wiem czemu, ale jakoś przestałem strzelać. Nie, ale karabin spisuje się, muszę powiedzieć. Kurde. Ale dobrze, żeby ziomek mnie od razu pomścił. Nie no, co ja chcę, ale nie chcę tego przegrać po prostu. Tam, dobra, wyższe kondygnacje. Przypominam, sprawdzamy w boju. Karabin jak specjalny, z tłumikiem, latarką i w ogóle wszystko, co jest tylko możliwe. Zostało zmienione, nawet barwy. Kurde,
Dekompresja mnie zabija. Oj, coś kurczę, gorsza passa się teraz włączyła. Ale dobra, karabinek znowu zostawiam, ale... Serio, w ten sposób lepiej tutaj pomagać. Choć nie, on go już zabił. A niech, to szlak. Szkoda. Obu nawet chyba. To nieźle. Dobra, spoko, spoko, ale... Kurde, to nie ta uliczka. To nie ten zaułek, który ja obczają snajpą właśnie. Oj, ale street, nie wierzę, dobra, nie, już, nie. Nie próbujemy już się bawić w snajpera, bo to się źle kończy. No, i zrobiło się niebezpieczne 14-9 już tylko. Więc okej, ja gdzieś wbiję na górę. Znaczy w sumie nie będę chyba musiał, bo tutaj będzie kolej zaraz z narożnikiem. Tak mi się coś mocno wydaje. Nie. Kurde, o dziwo nie. Ale już gdzieś bliżej tutaj pewnie będzie. Choć kurczę, to też nie jest powiedziane. To jest jakieś szukanie igły w stogu siana. Tak troszeczkę. Nikt nie strzela do nikogo. Jaka stagnacja dziwna. Okej, dobra, ale teraz jestem mniej widoczny na pewno. Trochę kurde, tam jesteś. Szlak. To dobra, lutujemy. No. Kurde. Inaczej, to trzeba rozwiązać inaczej. Ważne, że oni się trzymają ziemi. Seria przegranych. Kurczę, wiem, niestety wiem. Dajcie mi kamizelkę, może to mi jakoś pomoże. Dobra, jeszcze poturlam zawczasu, troszeczkę delikatnie. O, może tak. Tam jesteś. Powiadasz, okej. Zróbmy to w ten sposób. Może doleci. Albo tak po prostu. Powiedz, uciekaj, bo tam właśnie ma zamiar obrzucać to miejsce granatami jak leci. I on sobie z tego nic nie robi. Ma to kompletnie gdzieś. Ciekawe czemu. No, nareszcie, kurde, ile razy przecież musiałem do niego strzelać. Też strzelać. Ile granatów zmarnowałem. Co jest za dużo. No, dałbym sobie rękę uciąć, że no właśnie, że ja go zabiłem jako pierwszy. Ale może to jest właśnie to, że teraz mam ten tłumik i nie wszystkie strzały idą w to samo miejsce. Że delikatnie bardziej są rozrzucone. Na boki. No dobra, tutaj też go zabiłem, no ale... Co z tego? No dwa razy bliźniacza sytuacja. A ziomek do mnie z drużyny gdzieś kita się na dachu cały czas. Wow. Ej, dobra, chyba z tamtej strony będą szli. W sumie nie ma pewności. Dobra, sprincik na górę. Lepszy wgląd w sytuację. No ale teraz jestem pożywką dla snajpera. Równocześnie. O, jeszcze kawałek. No to już może w ten sposób się wespnij. Dobra, gdzie jesteście? Nie, serio, ale będę korzystał z tego skradania, bo naprawdę jeżeli tutaj mnie nie słychać, to całkiem szybko się poruszam mimo wszystko. A tu na dole powiadasz. O kurde. A jestem w stanie ci sięgnąć w ogóle? Podejrzewam, że tak, ale musisz się wychylić. W którąś ze stron. No. Może tu. A może tam. A raczej tam. Kurde. Dobra, szybciej trochę. Ale nie, koleś go kasuje. Wow. Tutaj? Ale gdzie? Nie tak! Nie no kurde, ale to było kiepskie piecho. Nie, no tak się nie robi. Po prostu to była totalna lipa jakaś. Dobra, kamizelka po drodze jest, no to lecimy. Znowu 200 pocisków podniosłem. Kurde. Dużo się tego zostawia ostatnio. Kurde, akurat granat mogłem podnieść, by się przydał. Może z tej strony ktoś? Dokładnie.
Na szczęście delikatnie lepszy refleks. Ło, lagi. No ale! Kurde. I nagle 10-8 się zrobiło z tym gościem? Co tak laguje? No ej. 3 minuty do końca. W rozbliżeniach to w FPP wygląda. No Battlefield jak cholera. Tak szczerze. Nie, ale dobra. Nie. Jednak bardziej cenię sobie tą perspektywę. Tylko dlatego, że więcej widać i to co za plecami. No dobra, tutaj raczej zginę jak się wychylę, albo nie. I uda mi się przejąć kamizelkę. No, to jest dobry plan. Gdyby nie to, że to ktoś tam za moimi playerami się czai. Oh shit. Ty też? Et tu brute contra me? Dobra, odklej się od tej ściany. No head tam bym kurde... O, dokładnie. I o to chodziło. O, wychyl dup. Wychyl się, wychyl. Na! Mniej więcej tu masz głowę. Tak jest! No! Takie heady cieszą najbardziej, nie? Dobra, ale spokojnie, to jeszcze nie jest... To już jest wygrana partia w sumie. Można sobie powiedzieć szczerze. No, teraz byśmy musieli naprawdę mocno skopać. Mocno. Żeby to już się nie udało. Ale kamizelkę bym jeszcze przytulił z chęcią. Przed końcem. Dla poprawy statystyk. O, moment, już z drugiej strony poleciałeś, ale oni latają w parach teraz. Dobra, więc trochę wolniej. Okej, już go nie ma. Więc pewnie już przebiegł. Dawaj. Oj, kurde, tutaj pewnie. Nie. Chyba, że na górze. Nie, pewnie, że nie tutaj jest, dobra. Lekkim sprintem tylko, lekkim, delikatnym truchcikiem. No, ale head podszedł, tak jest, dobrze. I drugi od razu w tym samym miejscu. Okej, na skrzyżowaniu głównej drogi i drogi bocznej. Może snajpą warto? No. Nie ukrywam, że drugi fajny headshot by się przydał. Na poprawę nastroju! Kurde! Ej, więc przy śmietniku? Chyba coś mu tu wystaje. Jakaś ręka czy coś, no właśnie, albo... Stopy! Zaraz im stopy rozstrzelam, serio. Ej, bo tu był ktoś bliżej już. No, turlaj się! Kurde! Może zdążę? 10 sekund. No, na speedzie, na pełnym sprincie. No. Do tego jednego chociaż, kurde. No jeszcze to! No nie o to chodzi. Ale zwycięzca. Tylko czy najmocniejszy gracz? No kurde, Te cele to na początku pokazujcie. Serio. Dobra. Co jeszcze? Wyścig powietrzny zostaje. Jeżeli tu mi się oczywiście odhaczy teraz na liście. No, to jeżeli będzie wyścig powietrzny od razu tutaj w roosterze, no to go wezmę. Okej. Powiedzmy, że spoko. O, jeden do przodu. Jej! No, ale koleś był mocniejszym graczem ode mnie. 13 kili, 6 zgonów. No, ale więcej, kurczę, ja nabiłem dla drużyny w sumie. Ale też więcej dla nich. Same deathmatche! A nie, to odśwież. I tutaj... O, jest wyścig powietrzny. Nie, ale nikt nie będzie chciał w tego grać, pewnie. Też pod mostem muszę przelecieć w trakcie wyścigu, więc naprawdę... co jest? Aktualizacja Warstock, Cache and Carry. Kurczę, będę musiał sobie doczytać później w trakcie edycji. A wy możecie to na pauzie zrobić. Nie, jestem ciekaw, czy może jakiś nowy, ciężki sprzęt do kupienia? Nieźle. Dekompresja jest hostem. Dobrze, niech będzie. Non-stop pop. Dwa okrążenia, może być. No, koleś odszedł. Trudno, ale jakbyś wystartował z tym już, to byśmy mogli sobie daily challenge zrobić. No.
Zobaczmy. No dookoła. Gdzieś tam most znajdę bankowo. Do tego niski przelot, no wręcz sugeruje latanie pod mostem. Uruchamiasz? Pięknie. Dobra, kochani, to zobaczymy jeszcze w dzisiejszym odcinku, jeżeli tu się nic nie skopie. Co się dostaje za zrobienie wszystkich daily challenge'y? Bez rąk tylko mogę tutaj, tak? Ale mogę w różnych kolorach. No, no wszystko to nie różowy. A kit błękit. Ten rym, kurde. Kontynuuj. Dobra, mogłem nic nie stawiać z racji tego, że ja tutaj jestem głównie po to, żeby latać pod mostem. No ale... Dobra, może jeszcze uda się wygrać przy okazji. Goo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 
A, to ty tak lagujesz? A, widzicie, on przez tego laga się niestety rozbił. Nie, ostatnio mi ta piosenka wpadła, kurczę, w ucho. Aż nadto. Nie, dobra jest. Kurczę, Living in a Box zespołu Living in a Box z ich pierwszej płyty debiutanckiej Living in a Box. No, jak to się można nie zaśmiać pod nosem? Aha, no może właśnie tak. Ale dekompresja też popełni samobójstwo. Nie, dobra, muszę pamiętać o tym, że tutaj, kurczę, bardziej o most chodzi. No, ej, kurczę, już drugie albo trzecie z rzędu popełnił. Ej, dobra, jakiś most. Dajcie mi tu jakiś most. Bardzo chcę pod nim przelecieć. A może właśnie on już próbuje? Aha, może dlatego. O, pod tym? O kurde, nie. Ale dziwnie się lata. A! Kurde, ale żyje! Still alive! Ej, ale właśnie, to ja muszę już przelecieć pod tym mostem, żeby na pewno się udało. To może już tutaj. Bam! No dokładnie, bo on opuścił grę. No dwa razy przeleciałem. Nie kończcie tego. Co z tego, że lecę sam? No dwa razy pod mostem przeleciałem, jakieś tam punkty wpadły. Może to właśnie od tego, może to właśnie od tego. Ale, żeby mieć pewność. Przelećmy jeszcze pod tym. Dobra. Wiem, że nie tędy, ale tu chodzi tylko o mosty, serio. Dobra, i teraz już dokończmy tylko ten wyścig. Najszybciej jak tylko się da. Ej, gdzie jest ten checkpoint? Aha, tutaj, wow. Wow. No ja w niczym szkoła latania znowu, no kurde! Dobra, zwolni. O, gdzieś ty, tu. Oj, tu się rozbije. No, niestety. No ale pod mostem przeleciałem, już nie raz, nie dwa, nie trzy, więc jeżeli coś, no to już powinno zostać zdanie zaliczone. No ale co nie zmienia faktu, że mogę dalej sobie tak cisnąć pod mostami wszelkimi. Ale już ładnie przytarłem. Ej nie, to jest typowo dokładnie szkoła latania w tym miejscu. Aha. Dobra, i kolejny raz pod mostem, i kolejny raz, i pach, pach, pach. No kurde, no musi się udać. No jeżeli nie odhaczą mi wykonania wszystkich trzech daily challenge'y i nie dostanę za to nagrody, no to poczuję się oszukany. To znaczy, że ta aktualizacja jeszcze jednak nie działa. Jak? Trzy okrążenia ustawiłeś? O kurde. No dobra, będziecie mieli highlight teraz z tego. Po prostu czysty highlight. Łożesz! No. No kurde! No nie, już lepiej tak. Uuuuhuhu, no kurde! Te kupie palmy. No, zawodowy manewr, jeżeli się uda. O kurde. No ale wrakiem chociaż checkpoint zahaczyłem. Liczy się? Liczy? O, jak w Top Gunie, ludzie, jak w Top Gunie. No. Kupię palmy. Oj, niski most. Chyba się nie uda. Ej, udało się. Ale znowu zahaczyłem. Nie, ale te manewry, widzicie, no są naprawdę dobre niektóre. A tam. Kurde, nie zdążę pewnie. A może? Proszę bardzo, działa. No i trzecie okrążenie z dezelowanym samolotem. No kurde!
Pieprzone palmy! No no kurde. O co mało, już bym znowu się musiał powtarzać odnośnie palemek. No ej! To było naprawdę niezłe. Dobra, ale na szczęście parę mostów już na pewno zaliczonych, pod którymi przeleciałem, więc kurczę, już ten ostatni checkpoint tutaj nie będzie miał praktycznie znaczenia. W jakimś stylu go pokonam. Ale gdzie jest... Ej, to już powinna być meta gdzieś. Co jest grane? Gdzie jesteś, meto? Jesteś, dobra. Wow. Woo! Jak on tu przeleciał. Nie, ale dobra, czyli rozumiem, już trzeci daily challenge zrobiony. I teraz jaka nagroda dla mnie? No za wyścig dużo, bo wyścig długi, chociaż no, w pojedynkę leciałem. Przez większą jego część, no ale... No co, może już faktycznie wystarczyło, że raz przeleciałem tylko i mogłem już wyjść z tego wyścigu powietrznego. Tak, świetna była, naprawdę świetna, tylko do swobodnej teraz poproszę. Tak, chop chop, raz, dwa, dzięki. Okej. Okay. Aktualizacja Southern SA Super Autos, Ocelot Jackal, Ubermacht Oracle XS i Benefactor Shifter. Okej, okay, dobra, czyli wszystko zaktualizowane zostało, ale naprawdę ja się nie dziwię, bo aktualizacja ważyła dużo. 4,5 giga na PlayStation 4. Więc pewnego razu, kiedy usiadłem, chciałem dla was już nagrać, czyli wczoraj. Usiadłem, włączam, patrzę, 4,5 giga do pobrania, mówię, nie? No to nagrywamy Far Cry'a. I w sumie chyba dobrze, bo wtedy coś się stało. Niestety z moim Elgato i materiał, dwa materiały z Far Cry'a nagrałem, które nie są tak dobrej jakości, jak w dobrej jakości jest w stanie nagrać Elgato. Więc coś się skopało, no ale... No inaczej, dobrze, że nie padło na waszą ulubioną serię, czyli GTA Online. No moja nagroda. No, słucham. Ile? Zaproszenie do akcji. Być może, ale nie jest to teraz w moim kręgu zainteresowań. No. No halo. Mam przy sobie ponad 5000. No dobra. Wiem. No ale raczej żadnego oprycha tutaj nie znajdę teraz, prawda? 26 osób. Dużo. Naprawdę dużo. No kurde. Dobra, sprawdźmy, czy na pewno odhaczone. No wszystkie trzy, no i... I to to ja? Nic? Aha, za nagrodę za moją głowę wynosi 1000. Wow! To ja się delikatnie oddalę. O, właśnie. Ten samochód, który tutaj mnie właśnie minął, bierzemy od razu do LSC. Momentalnie. Dobra. Bo to jest pojazd, jaki mam w garażu u siebie. No, Ubermacht Oracle XS. Dokładnie. Ten pojazd. Nie żaden inny. Tuning. No, skoki spadochronowe nowe. Ogólnie wszystkich akcji się porobiło więcej teraz. No, ale oczywiście najnowsze są napady na bank. No, czy tam inne skoki, bo no, to właściwie nie wiem, czy to są napady na bank, no ale pewnie tak. No ej. A, stój. Dobra, dobrze, żadna rakieta nie poleciała do tego tysiączka. No ale ktoś mnie pewnie zaraz skroi, jak będę wyjeżdżał z LSC, albo nawet przy samym LSC. Okej, już widzę porzucone pojazdy. No 26 graczy na serwerze, no i musi być po prostu chaos. Ale dobry chaos. No kurde! Tak, turlaj się. Nawet, kurczę, dach zarysowałem. No nie wierzę. Aj, to będzie bardzo długi materiał, kochani. O, shit. Dobra, ale nie jestem ścigany. To akurat dobrze. Więc mogę nawet kradzione auto przy policjantach sprzedać. Mogę tu wjechać i sprzedać? Tak jest. Kurde, nieczynne! No nie wierzę. Szlak. Nie, dobra kochani. Mam nadzieję, że uda mi się rozwikłać zagadkę. Ej, wow. Rozwikłać zagadkę niedługo. Co tak właściwie dostałem za wykonanie tych trzech daily challenge'y? No ale tymczasem skończę ten odcinek, bo naprawdę będzie długi. Będzie, no kurczę, mógłbym go na dwie części podzielić w sumie. Ale nie, będzie jeden dłuższy po prostu. Wiem, że to was ucieszy. Ale tymczasem... Oh shit. Dobra, żegnam się z wami swoją własną śmiercią, ale dobra, przynajmniej już nie będzie nagrody w następnym odcinku za mój łeb. Więc trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w następnym odcinku i naprawdę pamiętajcie,
żeby zgłaszać się w komentarzach, żeby napady po prostu doszły do skutku niedługo już. Jeżeli kręci wam się teraz w głowie tak samo jak mi, to przepraszam. Nie, no, to był najsłabszy udawany bełt w historii. Nie, pozdro, cześć, hej. Kurde.